Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Robiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o przedszkolu w Lesznie. No ja akurat nie urodziłem się w Lesznie, urodziłem się w Poznaniu, przyjechałem dopiero w 78 roku do Leszna. Ale no nie ukrywam, że już kiedyś opowiadałem Państwu o Royberkowie, o Pani Piosickiej, która prowadziła świetlicę dla dzieci. A tak się zdarzyło, że jeden z moich znajomych, jakby to powiedzieć... Ja nie byłem na tej giełdzie, ale wypatrzył album z fotografiami yy, przedszkola z Leszna z 1952 roku, no i kupił go dla mnie. No, i teraz chciałbym Państwu się tym pochwalić, ale proszę może, żeby tak dobrze zacząć, to może Pan będzie taki uprzejmy, że przyniosłem parę takich eksponatów związanych z dzieciństwem. Proszę zobaczyć, tu mamy taki wspaniały obraz, ja bym go nazwał macierzyństwo. Mamy tutaj matkę opiekującą się dzieckiem. Jest to taki, nie wiem, trudno powiedzieć, czy socrealistyczny, ale w każdym razie taki, w takiej konwencji ten obraz. No i też po bokach mam wózki. Te wózki, ten wózek, w którym są te dwa się, to jest miniatura, czyli dokładnie wózek dla lalek, który, Duży był używany przez moich rodziców, wózek mojego starszego brata i mój został zrobiony w, 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 w pracowni szkutniczej w Poznaniu i tam właśnie produkowano tego typu wózki, te pięknie wygięte pałąki z drewna, te ceratowe boczki, te chromowane błotniki, to, to jest, są pamiątki mojego dzieciństwa, więc jak zobaczyłem taki wózek jako dla lalek, to one zajmują mniej miejsca, więc... Więc taki wózek sobie nabyłem. Zresztą tych wózków do Lalek mam. Prawie 10, no ale nie wszystkie dzisiaj Państwu pokażę. A w tym oryginalnym, w którym się wychował mój brat i ja, no to jeszcze moje córki jeździły. Czasami na szlifowaniu bruku pokazuję ten wózek, jak to kiedyś wyglądało. Także za chwilę Państwo w tym albumie o przedszkolu obejrzą bardzo podobne eksponaty. No i tutaj po drugiej stronie również wspaniały taki wózek drewniany, też z ładnymi tutaj błotnikami, no czy Oczywiście z pasażerem, taki, no bym powiedział, prawie kosmiczny wygląd tego wózka. No i właśnie takie wózki za chwilę będziecie mogli Państwo z tym albumie zobaczyć, bo przy samym albumie to powiem tak, no, mam takie poczucie, że osoby, które są na tym zdjęciach w tym albumie, jeszcze niektóre na pewno żyją. No, album jest bardzo ładnie opisany, ponieważ pisze przedszkole Caritas w leśnie. No i mamy tutaj napisany Międzynarodowy Dzień Dziecka Leśno 52 rok. I proszę zwrócić uwagę, że są tutaj dzieci, które w prawie identyczne wózki mają, te które przed chwilą państwu pokazałem i jadą tak wynika z opisów tego albumu, że jadą właśnie jakby z przedszkola na jakiś plac zabaw. No i proszę zobaczyć ile tutaj jest. Tu jest na przykład chłopcy to Czyli jakby to powiedzieć dział chłopców w tym, w tym przedszkolu, no kolejne zdjęcia, tu już pokazują właśnie jak jadą właśnie przez miasto i kierują się na plac zabawia, ja nie mam za bardzo wiedzy, gdzie się to wszystko odbywało, ale jedno jest pewne, że leszczyniacy, którzy możliwe, że siebie zobaczą tu na tych zdjęciach, będą dokładnie te momenty pamiętać, ponieważ skoro to jest 50%, Drugi rok, to to muszą być tacy urodzeni, 45., 6, 7, tutaj na tym. No i oczywiście, co jest wspaniałe w tych starych albumach, że one są bardzo ładnie opisane, czyli mamy w zasadzie wszystkie wydarzenia tutaj dokładnie opisane. No, są chłopcy przebrani za Indian, są dziewczynki z wózkami. I z lalkami, także naprawdę jest to ogrom materiału, tych fotografii. Jest tutaj sporo, są tu panie opiekunki. No myślę, że one już na nas z góry patrzą, ale te dzieci, które są tutaj na tych zdjęciach, na pewno, na pewno ktoś z nich, że tak powiem, jest. O, troszeczkę się tutaj pokleiły te osłony, ale te. Te właśnie takie przekładki, które są w tych starych albumach, są bardzo potrzebne, ponieważ dzięki nim, jakby to powiedzieć, te zdjęcia zachowują swoją jakość. No tu proszę zwrócić właśnie uwagę na te wózki, które mają tutaj dziewczynki. No, tu jest takie ciekawe, grupowe zdjęcie. Jest tutaj taki napis, że to jest. W zakończeniu roku szkolnego, sierpień 52 rok, fotografia została wykonana przez fotografa Handkę, który miał swój warsztat na Słowiańskiej 5. To jest oczywiście napis przeze mnie zrobiony, a to jest jakby to powiedzieć na odwrocie tej fotografii. Tutaj kolejne zbiorowe zdjęcia, także myślę, że gdyby się tak zagłębić ze szkłem powiększającym, a bardzo lubię tego typu zdjęcia oglądać przy pomocy szkła po fotografii. Powiększającego, to wiele osób by tutaj się mogło rozpoznać. Tu mamy wspaniały 53 rok, czyli powiedzmy kolejne grupy przedszkolaków, więc jest to naprawdę ciekawy materiał. Czasami pokazuję Państwu różne zdjęcia związane ze starym leszem. No tutaj mamy. 52-53 rok, czyli czas w zasadzie dla większości oglądających te nasze programy już bardzo, bardzo odległy. Ale na pewno są ludzie, którzy bardzo prawdopodobnie są na tych zdjęciach. Zdjęcie jest faktycznie sporo. Widać, że te place zabaw nie były aż tak kolorowe. Zresztą zdjęcia są czarno-białe, więc trudno tutaj mówić o kolorach, ale w każdym razie te wszystkie konstrukcje były drewniane, a nie plastikowe, i myślę, że raczej te kolory były stonowane. Także tych zdjęć jest tutaj sporo. Będę tutaj tak troszeczkę, jakby to powiedzieć, hurtem je pokazywał, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawy materiał. Trudno mi jest powiedzieć, czy faktycznie ktoś siebie tutaj rozpozna, ale, ale materiał jest ciekawy. No i fajnie, że trafiło to do regionalisty z Leśna, że już teraz ten album, jakby to powiedzieć, z powrotem jest w leśnie. No i tutaj już sobie napisałem, zakupiono 8 czerwca 2024 roku na giełdzie staroci w Poznaniu w komornikach od znajomego, to akurat to był znajomy. Artura Rospendowskiego, czyli wnuka Leona Rospendowskiego, więc to są właśnie takie koligacje, które powodują, że tego typu wspaniałe rzeczy do mnie trafiają. Także e, przedszkole e, w Leśnie na pewno prężnie sobie działało, e, na pewno ludzie mają wspomnienia, jeżeli chodzi o przedszkole, a ja. Mogłem Państwu pokazać fragment mojej ekspozycji starych wózków do lalek, a wolę właśnie wózki do lalek, bo one zajmują mniej miejsca, ale parę takich, tych, jakby to powiedzieć, dla normalnych, wymiarowych dzieci wózków dziecięcych również mam, ponieważ to jest historia i nasza przeszłość. Dziękuję.